Chodźcie do mnie bliżej, chodźcie. Wszyscy biegacze, wszystkie biegaczki na 5 km. Zapraszamy tutaj do mnie, bo mam dla was kilka bardzo, bardzo ważnych komunikatów organizacyjnych związanych z naszymi zawodami. Mili państwo, przede wszystkim jesteśmy praktycznie w tym momencie już, jeszcze nie, ale za chwilkę będziemy na żywo w telewizji, więc jeżeli chcecie państwo, żeby ktoś z rodziny was śledził wasze zmagania, śledził to, jak startujecie, to jest ostatni moment, żeby wysłać im wiadomość. Słuchajcie, włączajcie telewizję regionalną i tam zobaczycie, być może pomachacie im do kamery, więc uważajcie na siebie przede wszystkim, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Co jeszcze? Pozostaje mi życzyć wam powodzenia, pozostaje mi życzyć wam dobrej zabawy, pozostaje mi życzyć wam tego, żebyście jak najlepsze wspomnienia z 5. jubileuszowego biegu na zaporę wzięli ze sobą do domu, żebyście wszyscy cali i zdrowi znaleźli się na mecie. Widzę, że z nami tutaj również jest pan Wojciech Kozak, który jest dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Uczestnicy w tej chwili rozgrzewają się jeszcze. Setka, więcej niż 100 osób. To jest naprawdę bieg po zdrowie. Korzystają z pięknej aury przyrody, naprawdę, która sprzyja nam z pełnym rozkwiciem. Moi drodzy, zwycięstwo, jeszcze raz zwycięstwo. Ja myślę, że wszyscy, co przebiegną, to mogą powiedzieć sukces. Wielkie brawa dla was, wielkie brawa dla organizatorów, wielkie brawa dla wszystkich, dzięki którym tu jesteście. Pamiętajcie, jesteście tutaj dzięki Regionalnemu Dyrektorowi Zarządowi Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Krakowie. Mili państwo, uważajcie na siebie, bawcie się dobrze. 3, 2, 1, wystartowali! 5. bieg na zaporę na 5 km. Niemal 100 osób na starcie i tyle samo na mecie. Drodzy państwo, dobrej zabawy, bawcie się dobrze, bawcie się bezpiecznie. Widzimy się za niedługo na mecie naszego biegu. A o 11:30 start zawodów na 10 km. Zapowiada się szybki finisz. Widziałem tutaj po zawodnikach, że to są dobrze znani biegacze tutaj regionalni, którzy dobre wyniki wyciągają. Będzie na pewno, mądrze nawet bym się pokusił o ryzyko, że może paść nawet rekord trasy dzisiaj podczas zawodów, widząc kto jest na linii startu. Nie będę zapraszał, zobaczymy. Proszę zrobić miejsce, proszę zróbmy miejsce. Dajmy zawodnikowi szansę przebiegnięcia tutaj w spokoju. Numer startowy za chwilkę się pojawi, tak jest, drodzy państwo. Przywitajmy go brawami! My jeszcze tutaj mamy, zawodnik ma jeszcze szansę na kolejne sekundy. Urywa kolejne sekundy i jest na mecie. Drodzy państwo, Jarosław Olszewski z miejscowości Kozy dobiegł do nas jako pierwszy. Zasłużony medal od pana dyrektora i no i cóż, piękny wynik. Mili państwo, 18 minut 6 sekund. Absolutnie fantastyczny rezultat. Ale wydaje mi się, że ja na horyzoncie widzę kolejnego finishera w zielonej koszulce, w zielono-żółtej koszulce. Fantastyczne emocje. Przywitajmy brawami również zawodnika, który kończy za zmagania na drugim miejscu. Raczej jego drugiej lokacie nic nie powinno zagrozić. Spokojny zawodnik biegnie spokojnie o swoje miejsce, spokojnie o swoją lokatę. Bieg na metę, szybki rzut oka. Witamy Michała Kowala ze Świętoszówki. O właśnie, tak jest, zawodnik tutaj. Stał przed startem w cieniu, wiedział co robi. Wiedział, że bije się o najwyższe lokaty i wywalczył stopień, najniższy stopień podium. Karol Nosal z Tarnawy Górnej z SKL Sucha Beskidzka.
We'll be right back.